To nie jest tak, że pewnie zależy na tym, żeby były pełne. Panie prezesie, a kiedy trybuny? Kibice wrócą na trybuny w jakimś procencie, bo słyszeliśmy, że jest taka inicjatywa. To znaczy nie jest inicjatywa, zarówno Ekstraklasy, jak i myśmy wysłali do organu, który o tym decyduje, bo to nie decyduje Polski Związek Piłki Nożnej, bo jeżeli my byśmy zdecydowali, to już byśmy dawno zdecydowali. Natomiast no, jest to organ państwowy, który decyduje o tym, żeby kibice mogli. Natomiast ja uważam, że ja nie widzę przyczyny, dla której odpowiednia ilość kibiców nie mogła według odpowiedniego protokołu nie mogła uczestniczyć w widowisku sportowym na otwartym terenie, no, skoro są otwarte kina, skoro są otwarte muzea, skoro 50% są otwarte w hotelach. Hotele i tak dalej, to baseny. Przy odpowiednim protokoły, baseny, przy odpowiednim... Pójść na stadion piłkarski, to tak jakbyś chciał pójść do parku, jeżeli jesteś na tyle zdyscyplinowany sam i nie chcesz udawać, wiesz, że wiesz wszystko lepiej. Tak, jeszcze tam się kwestia transportu pewnie liczy i tak dalej, dojazdu na ten stadion. No ale zaczekaj, no to można jeszcze zrobić pewną rzecz. Puszczają. Można zrobić bardzo prostą rzecz. Panowie, możemy wpuścić kibiców, rozumiem, że można być, ale nie przyjmujemy kibiców gości na początku, czy coś takiego. Natomiast zamknąć stadiony... Tak, dzisiaj, na razie w Europie nie ma jednego. Dzisiaj ja muszę powiedzieć tak, myśmy wysłali. Skoro obostrzenia, że tak powiem, ustają w wielu branżach i tak dalej, ja uważam, że na otwartym stadionie przy 25-30% kibiców przy odpowiednim protokole to nie byłoby żadnym wielkim problemem. To nie jest decyzja nasza, bo byłaby nasza, byśmy ją podjęli. To jest decyzja ludzi, państwa, polityki, ludzi, którzy nami gdzieś tam zarządzają w tych kwestiach. Myśmy wysłali całą dokumentację i liczymy na jakieś pozytywne rozpatrzenie sprawy i wydaje mi się, że od 1 marca można by było to wprowadzić. Natomiast czy tak się stanie, to już nie jest pytanie do nas. Myśmy taką dokumentację wysłali i chcemy, żeby kibice wrócili na stadion. Kibice, prawda? Kibice.